29-letni Rafał Augustyn z Domaradza wspólnie z bliskimi szuka genetycznego bliźniaka. Przeszczep to dla niego jedyny ratunek w Białaczce. Wspólnie z żoną wychowuje 2-letniego synka. To właśnie on jest dla pana Rafała ogromną motywacją w walce z chorobą. W Domaradzu, Golcowej i Baryczy w najbliższą niedzielę będzie specjalna akcja rejestracji dawców szpiku. Organizatorzy zachęcają, by przyjść i po prostu dać szansę ludziom takim jak pan Rafał Augustyn. Szansę na życie. Pierwszymi objawami choroby Rafała były niewielkie afty w jamie ustnej. Nic nie wskazywało, że młody mężczyzna może być poważnie chory. Po przeprowadzonych dokładnych badaniach rodzina przeżyła szok. Nie spodziewałam się tego, bo mąż nigdy się nie leczył, żeby leczył się jakoś specjalistycznie. Nigdy nie zażywał leków. Ten temat omijał szerokim łukiem, można powiedzieć. Jak brał tabletkę przeciwbólową, to brał naprawdę sporadycznie. Spadło to w ogóle na naszą rodzinę całą. Taki ogromny ciężar po prostu spadł. Co mogłem poczuć, no po prostu. Pierwsze nie wierzyłem, że mogło to dotknąć po prostu nas. Rafał leczył się w szpitalu specjalistycznym w Brzozowie. Przeszedł 3 cykle chemioterapii. Były chwile bardzo trudne, a po ostatnim cyklu leczenia doszły dodatkowe komplikacje, zapalenie jelit i płuc. Mężczyznę w bardzo trudnym okresie wspiera rodzina i znajomi. Rafał jest człowiekiem takim bardzo skromnym, sympatycznym, grzecznym, w ogóle dbającym bardzo o rodzinę. To widać, jak ci małżonkowie się kochają. Ta żona staje na wysokości zadania, żeby zawsze go wspierać. Rafał musi mieć wykonany przeszczep szpiku. Od marca szuka dawcy. Trudno powiedzieć, ile mamy czasu, bo może to być parę miesięcy, a może być parę tygodni. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak dalej będzie rozwijała się choroba. Rodzina, mieszkańcy Domaradza i samorządowcy zaangażowali się w pomoc. Będą prowadzone 3 akcje rejestracji dawców, by znaleźć genetycznego bliźniaka. Człowiek wierzy tak pod świadomością, że jednak ten dawca się znajdzie i uda mi się wyleczyć z tej choroby. Akcja rejestracji dawców odbędzie się w najbliższą niedzielę w 3 miejscowościach, w Domaradzu, Golcowej i Baryczy, w godzinach od 10 do 16. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie znalazł się dawca szpiku dla bohatera naszego materiału, a planowana w niedzielę akcja odbędzie się. Zapraszamy również i my do udziału.